Dziękuję bardzo. Okej, w porządku. Chciałbym zapytać na wstępie, ile osób prowadzi własną działalność gospodarczą, w tym momencie działa na własny rachunek? Okej, czyli jesteśmy we właściwym miejscu. Ile osób pracuje dla właścicieli małych i średnich firm? Okej, super. Ja specjalizuję się w sprzedaży, od 18 lat aktywnie sprzedaję. Sprzedawałem w różnych firmach. Od 10 lat prowadzę treningi handlowe, ale ostatnie 5 lat to jest właściwie praca interim managera, czyli takiej osoby, która ma przyjść, ułożyć, zrobić od strony zarządzania, doradztwa i ewentualnie doszkolenia ludzi, w jaki sposób realizować główny plan handlowy w firmie. I teraz tak, jest kilka takich rzeczy, które są niejednoznaczne, tak? Używamy wewnętrznie właśnie z Karpackiego Centrum Wiertniczego wzięło się to, że mamy kilka takich tajemnic fachińskich, którymi chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Jest trochę więcej niż trzy, ale przede wszystkim chciałbym zapytać, ile osób na sali kojarzy temat lejków marketingowych. Nie mówię, że trzeba przejść. Ile osób kojarzy temat lejków sprzedażowych? Mówimy się sprzedaży. Dobrze, więc jak wiecie pewnie, są takie pewne wizualizacje procesu sprzedaży, które nazywamy potocznie lejkami handlowymi i mamy te procesy sprzedaży ogarnięte w różny sposób. Tak? Czasami jest tak, że jest to bardzo prosty model, gdzie mamy w firmie zapytania, wyceny klientów albo stałych klientów. Czasami jest tak, że różnego rodzaju systemy, CRM albo wewnętrznej dokumentacji mamy to podzielone bardziej dokładnie. Tak? I jak tu dojść do konsensusu, ponieważ sprzedaż zazwyczaj rozumie zupełnie inaczej lejki marketingowe, a marketing rozumie zupełnie inaczej lejki sprzedażowe i jak to pogodzić. Czasami to wygląda tak, że zaczynamy sobie od analizy na papierze i to, co po szkoleniu właściciel albo dyrektor sprzedaży marketingu widzi w ten sposób, w praktyce wygląda tak. I bardzo często jest to element, który trzeba sobie w organizacji zmapować. Pierwszym problemem, który napotykamy w mapowaniu procesów handlowych albo sprzedażowych, jest niespójność miar i brak definicji tych samych miar dla sprzedaży, jak i marketingu. Tak? Czyli sprzedaż ma zupełnie inną definicję tak zwanego leadu handlowego, czyli być może naszego najlepszego klienta w przyszłości, ma zupełnie inną definicję szansy sprzedażowej, a marketing w ogóle mówi zupełnie innym językiem. I teraz, jak to wygląda bardzo często? Bardzo często to wygląda w taki sposób, że marketing posługuje się takimi stwierdzeniami jak świadomość, uwaga, zainteresowanie, rozważanie, zawód. Znacie ten przykład góry lejka marketingowego? Tak. I teraz nie bez kozery, te elementy jest istotne, dlaczego one są właśnie w tej kolejności. Ponieważ tutaj, gdzie kończy się świadomość, uwaga i zainteresowanie, mamy zazwyczaj do czynienia w zespole handlowym z rekordem, tak? Czyli z kontaktem w bazie do jakiegoś działania handlowego. Tak? Czyli mamy numer telefonu, stanowisko albo adres e-mail, w zależności od tego, czy działamy przez LinkedIna, czy działamy bezpośrednio przez telefon. Tak? Czy odpowiadamy na różnego rodzaju zapytania klienta. Potem mamy do czynienia z leadem sprzedażowym. Tak? Kojarzycie swoją definicję lidu sprzedażowego, jak to wygląda u was? Ktoś chce się podzielić? Macie w ogóle definicję lidu u siebie w organizacji? To wszędzie jest na tym temat strony. Na samym końcu można sobie też cyknąć fotę, jeśli chodzi o te elementy. Potem
mamy do czynienia bardzo często z czymś, co nazywamy wedle sprzedaży, z szansą sprzedaży. I tutaj spotykamy się jako marketing i sprzedaż na zakupie klienta. Tak? I też bardzo często jest tak, że jeżeli jestem na przykład wynajmowany jako osoba, która ma zastąpić, być taką protezą dyrektora sprzedaży i marketingu, czasowo w organizacji, to bardzo często jest tak, że różne osoby, nawet w tym samym dziale, inaczej rozumieją pojęcie klienta. Bo czasami to jest przelew, czasami to jest podpisana umowa, czasami to jest wystawiona faktura, czasami to jest opłacona faktura. Więc bardzo często nie ma tej spójności miar. Więc pytanie jest następujące. Co ma największy wpływ na górną warstwę lejka? Jak myślicie? Opinia. Bardzo dobrze. Jak możemy to jeszcze inaczej nazwać? Wiarygodność. Tak? Jaką mamy wiarygodność? Pozostaje pytanie, jak żyć, mając tego rodzaju wiarygodność. Tak? I teraz przygotowałem kilka takich case'ów z życia w oparciu o jedną z zasad wywierania wpływu społecznego profesora Roberta Cialdiniego, mianowicie społeczny dowód słuszności. Kojarzycie temat? Co wpływa na to, że jesteśmy odbierani jako osoby wiarygodne w kontekście społecznego dowodu słuszności? Dokładnie. Co jeszcze? To, że kupują ogólnie inni. To, że inni kupują. Świetnie. Co jeszcze? Wizerunek. Tak? Co jeszcze? Kto kupuje? Też bardzo ważne. Co jeszcze? No jak często kupują i tak dalej. Natomiast to, co jest istotne, to jest jeden z konkurentów naszego klienta i jakość opinii, na którą możecie rzucić okiem. I wyobraźcie sobie firmę, która robi kilkadziesiąt milionów obrotu, tak? I nic z tym nie robi. A teraz przykład tego, w jaki sposób można zaszyć różnego rodzaju referencje, rekomendacje, a nawet cechy produktu w opiniach jeszcze przed tym, jak klient wejdzie na naszą stronę internetową. Zrobiliśmy bardzo prosty, że powiem, myk. Mianowicie, będąc obecnym na większości rozmów z klientami, którzy odbierali sprzęt, prosiliśmy ich, aby to, co nam mówią, zawarli w opiniach Google. I teraz są tu takie elementy, jak na przykład kwestia wydajności, tak? Urządzenia. Są tu też takie elementy, jak kwestia efektu, tak? Tutaj posiadam już drugi sezon, tak? Czyli właśnie ten społeczny dowód słuszności na wyższym poziomie już użytkuję. Tak? Tak samo jak w przypadku, nie wiem, deweloperów, gdzie ktoś wystawia ogłoszenie po kilku latach użytkowania nieruchomości. I teraz tak, te elementy, o które warto zadbać, tak? To akurat, żeby nie naruszać różnego rodzaju zapisów NDA innych klientów. To, co ma znaczenie w przypadku wiarygodności, tak, to przede wszystkim zawarcie konkretnych efektów zarówno w referencjach, jak i właśnie na różnego rodzaju zewnętrznych platformach, które wydają opinie. Zewnętrzne platformy, które wydają opinie. To są akurat opinie z Google Maps. Jakie mamy jeszcze zewnętrzne platformy, na których można uzyskać opinie o wykonawcy tego, co robicie? Jakie znacie? Opineo. Co jeszcze? Facebook. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Tak? Co jeszcze? LinkedIn. Właśnie tutaj LinkedIn to jest coś, o co warto też sobie zadbać.
ile osób z obecnej na sali dba o to, żeby po każdym zleceniu poprosić o referencję? To odpowiedzcie sobie sami też na to pytanie. Czy warto? Nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o statystyki zarówno naszych klientów, jak i nas, nie zawsze przyczynia się to bezpośrednio do pozyskiwania klientów. Ale ktoś nie lubi prosić o referencję. Tu nie lubił mnie. Nie lubiłem ciebie, czy ty nie lubisz prosić? Nikogo o referencję i... A działo się jednoosobowo? Działo się jednoosobowo? Nie. No to można zawsze kogoś wynająć. Może to jest metoda, nie? Pytanie, jak prosić o referencję, nie? Bo można to robić na zasadzie właśnie takiej, jak było powiedziane tutaj wcześniej. Ta metoda, która się tutaj sprawdziła, to jest w sytuacji, kiedy klient widzimy, że jest zadowolony i mówi o tym, że jest zadowolony, jest na wyższym poziomie energetycznym, jest dużo łatwiej poprosić tą osobę, wie pan co, a czy w tych słowach, które mi pan powiedział, albo czy w tych słowach, które mi pani powiedziała, mogłaby mi pani to napisać na LinkedInie? Nie? I to chodzi o wyczucie momentu. Tak? To tak samo jak sprzedajemy, studnię głębinową. Jest na sali ktoś, kto potrzebuje studnię głębinową? Raczej nie. To? A czy powinniśmy stosować zachęty, czy powinniśmy stosować? Chodzi o to, żeby wyczuć ten moment, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym okienkiem zakupowym klienta. Tak? Czyli wtedy, kiedy on szuka danego rozwiązania, wtedy, kiedy jest zadowolony, tak? Nie wtedy, kiedy już po miesiącu na przykład mu przejdzie. Sobie tam poklika, zmienię jakieś rzeczy, napisze, a czy moglibyśmy to zrobić, my mu odpiszemy, my niekoniecznie. Tak? Dobrze jest tuż po wykonanej pracy, albo jeszcze w trakcie, na samym finiszu, prosić o te referencje. I teraz jest kilka takich rzeczy, które nam również pomagają w tym, aby uzyskać większą wiarygodność. Pierwszym elementem, o którym który warto zadbać, jest reguła autorytetu. Również z profesora Cialginiego. Wszelkiego rodzaju nagrody, wszelkiego rodzaju potwierdzenia tego, że jesteśmy sprawdzeni. Ja wiem, że różnego rodzaju, nie wiem, diamenty Forbesa i tak dalej mają różną opinię. Natomiast sprawdziliśmy i rzeczywiście dużo lepiej jest wziąć na rozmowę z klientem artykuł z naszą twarzą w gazecie albo z twarzą prezesa w gazecie niż folder reklamowy. On działa zupełnie inaczej na budowanie tej wiarygodności na samym początku. Dodatkowa rzecz, którą warto by było przemyśleć, to jest zastosowanie różnego rodzaju zasad ograniczonego dostępu. Tak? Czyli jeżeli kończy wam się termin dostępności jakiejś usługi, albo jesteście tuż przed zmianą ceny, to jest dobry moment na to, aby skomunikować się z potencjalnym klientem albo z waszą bazą wcześniejszych zapytań, które wysłali wam potencjalni klienci, aby wrócić do rozmowy. Dlaczego tak się dzieje? No bo takim brzydkim słowem na K, który nie do końca lubi marketing albo sprzedaż czasami, chociaż są tutaj wyjątki, jest przede wszystkim co? Konwersja. Dokładnie. I teraz, jak przeanalizuję sobie ten slajd, i tutaj to jest to, co warto sobie cyknąć, tak? Czyli ta rzecz, która jest creme de la creme, jeśli chodzi o kwestię w ogóle uzyskiwania skuteczności z procesu sprzedaży w kontekście marketingu, to dogranie konkretnej definicji w waszej organizacji. Gdzie są te elementy przejścia? Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego to jest takie szalenie ważne? Dlatego, że jeżeli macie większy zespół i nie wszyscy obsługują tego klienta jednocześnie, bo nie macie przypisanego potencjalnego klienta do jednej osoby, tylko w procesie marketingu i sprzedaży uczestniczy kilka osób po sobie, to są, mówiąc tym językiem budowlanym troszeczkę jako krakowskie centrum, to jest to miejsce, w którym jedna osoba odbiera robotę od drugiej. I jeżeli te definicje, one są niejasne, to
to potem utykają na element, to potem ten klient, który to jest nie do końca tak nazwane, ale utknie nam w procesie marketingowania albo sprzedawania. Ja mówię, odpowiadam za elementy prospektingu, tak? Prospekting to jest taka działka, która jest uwielbiana zarówno przez sprzedaż, jak i przez marketing, tak? I jak wchodzimy do jakiejś organizacji, to nie do końca żadna ze stron poczuła się do robienia prospektingu, tak? Więc to, jaką mamy definicję być może naszego potencjalnie dobrego klienta, to jest kwestia do uspójnienia. Tutaj na podstawie tych wcześniejszych doświadczeń to są definicje bardzo uśrednione, ale jeżeli chcecie porozmawiać o tym, jak być może by to miało wyglądać u was, to zapraszam też do kuluarów Jani, gdzie nie uciekam, można sobie też cyknąć fotkę i potem skontaktować się, umówić na kawkę, żebyśmy o tym porozmawiali. Ale najważniejszą rzeczą związaną z tym, dlaczego utykają gdzieś procesy sprzedaży albo niezrealizowany efekt, to są te elementy, w których powinniśmy mierzyć tą konwersję i to są te elementy związane z przekazywaniem informacji o danym kliencie, na ile on jest gotowy do dokonania zakupu, a na ile jeszcze trzeba się cofnąć w całym procesie, żeby dołożyć dodatkowe działania związane na przykład z budowaniem wiarygodności, z budowaniem zaufania. Bo jeżeli zadzwoni do was osoba, przedstawi się i powie, mam świetny abonament, tak, który chciałbym, żeby pani kupiła albo pan kupił, to jest zupełnie inny kontekst niż zadzwoni do was, nie wiem, czy jeszcze dzwoni Janusz Weiss, tak, albo Hubert Weiss, i mam 3 sejfy, tak, i w jednym jest 10 tysięcy złotych. I tym chciałbym dzisiaj zakończyć tą część oficjalną.